Ważne jest to, żeby studenci medycyny wszyscy tak naprawdę umieli szyć chirurgicznie. Dla nas to jest kluczowy pomysł, który wiedzie nasze mistrzostwa i dla nas ważne by było, żeby stworzyć taki element rywalizacji, żeby inne uczelnie wprowadzały szycie chirurgiczne w swoim programie studiów. I to jakby te mistrzostwa wytwarzają taką konieczność. I poza tym widać wśród studentów olbrzymią pasję, chęć i zainteresowanie tym problemem. Szyjemy różnego rodzaju szwy, i czy plastyczne, czy zespoleniowe, zaopatrzenie rany. To jest trudne zadanie i wykorzystujemy wiedzę nie tylko manualne zdolności, ale również wiedzę, jakiego szwu użyć chirurgicznego, jak zaopatrzyć ranę, no i jak dobrze dezynfekować ją, jak po prostu pracować w zespole również, bo to są zespoły czteroosobowe. Sam udział w takich mistrzostwach daje nam możliwość tego, żeby pod presją tak naprawdę też stresu i takiego współzawodnictwa móc sprawdzić swoje umiejętności, tego jak jesteśmy w stanie szybko zareagować, ale też jak współpracować w drużynie, ponieważ zespoły są czteroosobowe, każdy musi uzupełnić i umieć współpracować z umiejętnościami innych osób, które razem tworzą ten jeden zespół. Ważna tutaj jest też komunikacja i umiejętność tego, żeby pomagać sobie nawzajem w wykonywanych zadaniach. Przez ostatnie 3 miesiące codziennie szyte było ćwiczone, były konsultacje z naszymi najlepszymi specjalistami na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i myślę, że jesteśmy gotowi do walki. Jak to bywa na takich konkursach, wszystko może się wydarzyć, kiedy pracuje się na prawdziwych tkankach. Ale myślę, że jesteśmy dość dobrze przygotowani i będziemy na pewno starać się jak najbardziej. Będziemy bardzo skupieni i to jest przede wszystkim, nie traktujemy tego jako konkurs przeciwko innym drużynom, ale jako przetestowanie samych siebie.